4015 wykroczeń w ruchu drogowym, w tym 2869 związanych z przekroczeniem prędkości, 208 ukaranych rowerzystów i 80 pieszych, 38 odebranych praw jazdy i 28 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, tak w skrócie wygląda podsumowanie wakacji przez leszczyńską drogówkę. Policjanci zwracają uwagę, że aż 12 kierowców straciło prawo jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zamkniętym Budowanym o ponad 50 km na godzinę. Wśród piratów drogowych byli zarówno kierowcy samochodów, jak i motocykliści. 44 kierowców pojazdów mechanicznych i 17 rowerzystów wykazało się wyjątkową bezmyślnością, wsiedli za kierownicę po wypiciu alkoholu. Dobra wiadomość jest taka, że w czasie tegorocznych wakacji doszło do mniejszej liczby wypadków drogowych i kolizji niż rok wcześniej. Policja na terenie leszna i powiatu leszczyńskiego od 25 czerwca do 31 sierpnia odnotowała 22 wypadki rok wcześniej, 30 w których zginęła jedna osoba, a 34 zostały ranne. Dla porównania, w roku 2021 zginęły 4 osoby, rannych zostały 33. W czasie wakacji doszło także do 188 kolizji, w analogicznym okresie ubiegłego roku było ich aż 230.